każdy coś kiedyś zbierał. Ja za moich czasów zbierały się znaczki pocztowe. Młodzież teraz nie wie, co to jest znaczek pocztowy, bo przecież listów teraz nie wysyłamy, tylko SMS-ujemy. Ale ja od jakiegoś czasu, kiedy już dorosłam, dojrzałam, zaczęłam zbierać porcelanę. To jest tylko część mojej kolekcji porcelany holenderskiej, którą staram się zbierać nie tylko na targach staroci, kupować, znajdować, ale także proszę moich przyjaciół, znajomych, kiedy są w Holandii, żeby coś dla mnie przywieźli. Na przykład taki maleńki od mojej córki dostałam, taki maleńki talerzyczek. Ten kredens został specjalnie kupiony po to, żeby ta cała kolekcja się zmieściła. Jak widać, jest tego tutaj sporo. Tutaj są różne właśnie biało-niebieskie porcelany. To jest tak zwana porcelana ozdobna, która jest specjalnie przygotowana do tego, żeby ją właśnie powiesić na ścianie. Ale jest też porcelana też holenderska i też klasyczna, też firmowa, którą oczywiście używamy, której używamy na co dzień i która naprawdę jest fajna, nie tłucze się. Ale piękną atmosferę tego domu też robią zdjęcia. Tutaj mamy jedno na koniku. Konie, psy, koty to jest moja wielka miłość. Uwielbiam zwierzęta i na przykład to jest moje zdjęcie na Rodezji. To jest moja kobyłka, która jest ponad 20 lat ze mną. Który to może być rok? Jeszcze chodziła na zawody, jeszcze jeździłyśmy razem w zawodach, czyli to musiało być jakieś 15-20 lat temu. Rodezja jest fantastycznym koniem, chodzi C-klasę w ujeżdżeniu i rzeczywiście umie bardzo wiele. Zawsze się śmiałam, że umie dużo więcej ode mnie. Natomiast w tej chwili ma 33 lata i jest koniem, który dostał super emeryturę. Specjalnie dla niej wybudowałam stajnię koło domu, specjalnie dla niej staram się tak dopieszczać ją i dwoje jej rodzeństwa, czyli Wojtka i Surmę, żeby wszystkie się tutaj dobrze czuły. A często spotkamy panią w kuchni? W kuchni bywam często, lubię gotować, gotuję no nie najgorzej, aczkolwiek podziwiam wszystkich mistrzów gotowania i chcę wam coś pokazać. Tu jest taka tabliczka u mnie nad kuchenką. Nie pluć na podłogę. Dlaczego? Jak komuś nie smakuje, to musi przełknąć. Nie ma wyjścia. Ja nie pozwalam. To jest tabliczka, którą kiedyś, będąc na zdjęciach do mojego programu, zauważyłam w jednej z restauracji w Bieszczadach. Tak mi się spodobała, że dostałam ją w prezencie od właścicieli. Ale te szuflady, które są tutaj przy nogach, też zwróciły moją uwagę. Już takie były, jak pani tutaj zastała ten dom? Ja kupiłam ten dom od znajomej i rzeczywiście ta kuchnia była. Duże rzeczy tutaj zmieniłam, wyremontowałam, ale ta kuchnia była, ona mi się bardzo podobała, bo to jest tak oryginalna kuchnia, że właściwie nie ma drugiej takiej. To są prawdziwe portugalskie, sprowadzane specjalnie kafle, które były tutaj wpasowywane w to drewno, więc to jest w ogóle cudowne. Ona ma klimat, ona ma taką siłę, ta kuchnia, a poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Koleżanka, z której kupowałam dom, była mniej więcej mojego wzrostu. Zobaczcie państwo, te wszystkie szafki są niestandardowe, bo gdyby był standard, to ona by była dotąd. Mnie jest ciężko się schylać, bo jestem wysoka, więc dla mnie ta kuchnia jest idealna. A wchodząc na górę, dowiedziałem się, że też lubi pani zbierać zdjęcia. Pokażemy? Tak, pokażę, bo co prawda specjalnie je powiesiłam w tej strefie tak zwanej domowej, mieszkalnej, w której, do której nie każdy może zajrzeć, ale dla państwa zrobię wyjątek i zapraszam do tej mojej strefy, mieszkalnej, prywatnej, a tam ściana płaczu, jak ja ją nazywam. Chodźcie zobaczyć. Tu są okładki, zaraz o nich opowiem, a tu jest zdjęcie moich rodziców, mój tata i moja mama, kiedy byli młodzi, piękni i bardzo biedni. A tu okładki. Mi to się podobały niektóre te tytuły, jakie z tych starych gazet. Tak, to są gazety, których już w ogóle nie ma. Teleświat na przykład. Nie wiem, Sukcesu już chyba też nie ma. Halo, to był pierwszy tabloid. Taka gazeta, którą teraz zastąpiły Facebook, Instagram, Antena, też nie ma już takiej gazety. To była gazeta, która opowiadała o tym, co w programach telewizyjnych. I powiem szczerze, Imperium TV
śmieszne wszystko te okładki. Wszystko pani zbierała własnoręcznie? To jak wychodziły te gazety, to właściwie zapoczątkował mój nieżyjący już tata, bo ja w ogóle uważałam, że to w ogóle poniżej mojej godności zbierać takie okładki i gdzie się przechowywać. I jak tata umarł, to znalazłam u niego w mieszkaniu, w szafie, cały stos właśnie tych gazet. I zostały z panią do dzisiaj. I zostały do dzisiaj. Stwierdziłam, że je oprawię i zrobię taką ścianę płaczu. Ja się mówię, płaczu nad przemijającą młodością. Tu są także dwie okładki Wiwy, proszę bardzo, jedna nawet nad drugą. Jedna z córcią, a druga z moim nieżyjącym już Pepusiem, cudownym psem. Fajnie mieć takie pamiątki, bo Pepcia już nie ma parę lat na tym świecie, a tutaj jest ze mną, taki kochany. Ale też przepiękna pamiątka od ekipy naszego nowego domu tutaj, w pamiątkowe tak. Zdjęcia. Ja dostałam to któregoś roku od mojej ekipy na urodziny i to bardzo się wzruszam, jak patrzę na to, bo to są koledzy, każdy coś tam dopisywał sobie, jakieś dedykacje dla mnie i to jest naprawdę cudowna pamiątka i wisi w takim miejscu, że idąc po schodach mogę spojrzeć i powiedzieć, o kochani, to był piękny czas. Chyba można powiedzieć, że taka druga rodzina. Macie dalej kontakt? Mamy kontakt, tak. Z większością mam kontakt, czasem do siebie dzwonimy. Myślę, że możemy mówić, że się przyjaźniliśmy i ta sympatia wzajemna została. I bardzo się cieszę, że poznałam tych ludzi, że mogłam z nimi pracować. Wszyscy dużo młodsi ode mnie, ale dawali mi taką energię. Zresztą teraz robię program Dowborowa od nowa i remontujemy też ten dom. Zresztą po raz ostatni oglądacie państwo salon, kuchnię w takiej odsłonie. Będzie nowa, więc myślę, że warto. Mam nadzieję, że możemy czuć się zaproszeni. Tak, zaproszę jak już wyremontujemy, bo rzeczywiście robimy, pomysłów mam 1000 i bardzo się cieszę. I też z fajną, młodą ekipą pracuję. Ja w ogóle uwielbiam ludzi, uwielbiam, kiedy coś się dzieje, to mnie nakręca, adrenalina, fajnie. Dziękujemy za oprowadzenie. Zostało jeszcze trochę zdjęć, także zacieramy rączki i do pracy. Do pracy, tak. Idziemy do pracy.